Wait. Here, my ship. Stop it. Witam serdecznie, dzień dobry, witajcie. Dziś na życzenie kilku z moich widzów, a konkretnie radioamatorów, chciałbym powiedzieć parę słów na temat mojej anteny, o którą pytaliście. Jest to antena Butternut HF6. Jest to antena, którą używam na fale krótkie, do nasłuchu fal krótkich, do pracy na krótkich falach. Antenę, którą używam od 20 lat. I mogę ją naprawdę polecić każdemu wytrawnemu, wymagającemu radioamatorowi. Oto i ona, antena Butternut HF6. Tak mniej więcej się prezentuje, tak mniej więcej to wygląda. Swoje okazałości. Od góry do dołu. Wysokość około, z tego co pamiętam, 9 metrów. Bodajże około 9 metrów. Przepraszam, wiem, że jest wiatr. A więc tak, tutaj co my tu mamy? Mamy płytę uziemiającą, jak widzicie, do której przykręcone są radiale, czyli przeciwwagi radiale, które są ukryte pod ziemią. Ukryte tylko i wyłącznie po to, aby nie uległy zniszczeniu mechanicznemu przy koszeniu trawnika, przy koszeniu trawy, wiadomo, żeby potem nie jeździć, nie potykać się. Także radiali jest tutaj, nie wiem, około 60 chyba, 60 lub 70 chyba dwa, z tego co pamiętam, ale nie jestem tego pewny. Idealnie powinno być 96 radiali wzwyż. Także 96 lub 120 radiali to jest takie optimum, które jest zalecane do tej anteny. Antena jest zasilana przez odcinek transformujący kabla 75-ohmowego, który później łączy się już normalnie z kablem 50-ohmowym. Długość tego kabla jest określona, to jest w oryginale tej anteny, nie pamiętam w tej chwili z głowy, więc musiałbym to sprawdzić w specyfikacjach. I teraz zaczynamy. Jak tutaj widzimy, przychodzi kabel transformujący. Gorąca żyła do górnej części, oplot, czyli ekran, idzie do ziemi. Wszystko jest spięte, statyka cała jest spięta przez cewkę, także nie ma tutaj problemów. Antena jest zwarta elektrycznie, nie ma problemów, jeśli chodzi o przepięcia, jakieś jonizacje powietrza i tym podobne tematy. I co my tu mamy? Jedziemy w górę. I mamy tak, pierwsza cewka jest to pasmo 3,5 MHz, a pasmo 80 metrów. Później mamy pasmo 40 metrów, czyli 7 MHz. I oczywiście spinki, boczniki przez kondensatory. Kondensatory. Nie ma wartości, ona już ma tutaj swoje lata, więc te wartości, one już niestety uciekły. Jadąc w górę, mamy tą cewkę, mamy na 7 MHz, pasmo 400 metrów. Wszystko stroimy za pomocą rozsuwania góra-dół. Tak samo to dotyczy tego pasma 80 metrów. Ta sama sytuacja. Dolną spinką przesuwamy góra-dół, dostosowujemy sobie do wycinku pasma, który nas interesuje. Ja mam w tym przypadku zestrojoną ją na wycinek emisji cyfrowych i tam mam po prostu wystrojoną tą antenę na żyletkę. Także wszystkie właśnie pasma mam postrojone na żyletę, jeśli chodzi o tematy cyfrówek. I teraz tak, jadąc w górę, po siódemce, poza bocznikiem, mamy pasmo 10 MHz, cewka pasma 10 MHz, to jest właśnie ta cewka. Tą cewką również przesuwając po
po uzwojeniu cewki 40 metrów stroimy pasmo 20 metrów, czyli pasmo 14 MHz. I teraz tak, tu mamy dodatek. I tutaj mamy dodatek. W oryginalnej antenie HF6V nie ma tych dwóch cewek. Ja je dodałem, to jest moja robota. I jest to cewka. Dolna cewka jest to na 18 MHz, pasmo 18 MHz. Natomiast górna cewka, o ta, jest to pasmo 24 MHz. 24 MHz z kompensacją, jak widać, pojemnościową. To daje mi dwa dodatkowe pasma w rezonansie tej anteny. Jadąc w górę tej anteny mamy po prawej stronie spinkę od pasma 15 MHz, czyli 15 metrów, czyli pasmo 21 MHz i po lewej stronie również dodana przeze mnie ta z tej strony pasmo 6 metrów, czyli pasmo częstotliwości w granicach 50 MHz. Tak to wygląda. I na samym szczycie mamy strojenie pasma 10 MHz, czyli odwrotnie, pasma 10 metrów, czyli pasma 10 metrów, czyli pasma 28 MHz. Teraz tak, tutaj mamy bardzo ważną rzecz, są to uziemiacze. Jeden uziemia, z jednej strony szpilka uziemiająca, z drugiej strony druga szpilka uziemiająca. Obie szpilki 3,80 bodajże, 3,80 metra wbite, połączone z płytą uziemiającą, co zapewnia poprawność, efektywność pracy tej anteny oraz bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakieś tematy przepięć, tak jak wcześniej tutaj wspominałem, które wędrują sobie spokojnie do ziemi. Także tak to mniej więcej wygląda. Całą antenę mam podpartą jeszcze dodatkowo przy odciągami. Cztery odciągi z linki nylonowej, która zapewnia mi tutaj stabilność tej anteny i odporność na wiatr, dlatego że, tak jak mówię, w moich okolicach ten wiatr jest bardzo, bardzo silny. Czasami są też tornada, huragany, burze tropikalne i tym podobne anomalia pogodowe, które tutaj występują. Tyle z mojej strony. Deszcz pada, więc tutaj za bardzo się nie rozkręcę, jeśli chodzi o opowieści dziwnej treści o antenie. Więc zapraszam do następnych. Krótki filmik. Cóż to dużo mówić o antenie? Lepiej posłuchać, co słychać, nie? Także tak to z mojej strony wygląda. Serdeczności. Bywajcie i ja uciekam. No bo niestety. Pada deszcz. Bye. Wait. Here, my ship.